To moje drugie wakacje w tym roku. Po 29 latach. Przepraszam, 28, bo taki był moment, kiedy rozpoczęłam początek końca wakacjami. A więc po 28 latach po raz drugi mam przyjemność być na wakacjach. Mam ze sobą w tej chwili 25 zł, więc praktycznie biorąc, dzisiaj jest pierwszy dzień wakacji, a ja już nie posiadam kasy, zresztą przyjechałam tu bez niej. Nie ma to żadnego znaczenia, bo wakacje można robić dokładnie za darmo. Cisza we mnie jest tak ogromna, że nie mam ochoty powiedzieć ani jednego słowa. Nie ma znaczenia, co w tej chwili powiem. Żadnego. Bo wszystko, co mówię, obraca się zawsze przeciwko mnie. Nigdy nie jest za mną. To znaczy, za mną jest w sensie osobistym, natomiast każdy, kto usłyszy to słowo, te słowa po prostu no właśnie, zatrzymałam się w tym miejscu, w którym mogę iść tam, mogę iść tu. Tam jest jeszcze coś i tu jest takie jakby skrzyżowanie. Już niestety nie mogę tak powiedzieć. Poznałam kogoś, kto z kim przez cały dzień rozmawiałam jak z drzewem. Parokrotnie mu to mówiłam. Ostatnie moje filmy no właśnie były na ten temat. Był w miejscu, w którym urodziłam się. W mieście, w którym urodziłam się. Był robiony w miejscu, w którym po paru latach zaczęłam pomału zaczęłam rozumieć, co to jest żyć. Czułam się z tym człowiekiem faktycznie jak z drzewem, więc już mi nie wolno mówić. Już w tej chwili nawet nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. Nieważne. Ktoś, kto będzie mnie słuchał, to nieco wcześniej. Będzie wiedział, co chciałam powiedzieć, a czego nie powiedziałam, bo już nie mogę, bo to będzie kłamstwem. Miałam tu nic nie robić. Właściwie to wszystko wskazuje na to, że wiele tutaj nie zrobię. Ale może i nie. Pan Schetyna przed chwilą powiedział mi, że teraz będzie dopiero, bo idą po wszystko. Zawsze szłam po wszystko, panie Grzegorzu. Zawsze. Wielokrotnie wcześniej. Niezwykle się bałam. Robiłam coś na 90%. Znaczy, zaczynałam od zera, oczywiście od 1%, ale nawet na 99. Bywało, że zrobiłam prawie sweter. Tam kilka
kilka rzędów brakowało. I tego swetra niestety nie ubrałam. Bywa czasem, że masz wszystko, ale w którymś momencie nie masz pozwolenia na realizację tego, co nazywasz wszystkim. Nie jestem nad morzem, ale tak się czuję, jakbym była nad morzem. Oprócz jednej, znaczy brakuje tutaj taki element, w którym nie mogę całkowicie ani was, ani nikogo szukać. Po prostu nie ma tu zapachu morza. Samego morza w sensie takim czystym. Nie odczuwam, że za tym, powiedzmy, lasem już wyjdę na morze. Nie czuję go. Natomiast wszystko inne jest takie, dokładnie takie same. Zapach ryb, zapach biznesu. Wszyscy tu ciągle coś ode mnie chcą. Owszem, dają coś w zamian. Ale ulica, którą dopiero opuściłam przed chwilą, daje plastik, gadżety, oczywiście coś do jedzenia, lody, czy obiad, czy wymyślają różne tam, powiedzmy, nie wiem, atrakcyjnie podane ziemniaki, po to, żeby ten ziemniak, który kosztuje, no, 20 groszy, kosztował 5 zł po wykonaniu. Przebitka jest niekoniecznie taka szokująca, ponieważ praca, którą wykonujesz, jest dość ciężka. Patrzyłam, jak ta pani robi. Taki jeden ziemniak, który potem zostaje sprzedany na patyku. Okrągła spirala. Musi to zrobić dokładnie. Jeśli przerwie moment porządnego cięcia tego ziemniaka, no to po prostu ta spirala nie powstanie. Nie będzie miała wartości sprzedażnej. Okej. Próbuję się tutaj trochę rozdmuchiwać. Będzie to różnie. No ale pan Skedena uznaje, że wszystko to za dużo. Zawsze chciałam mieć wszystko. Im bardziej, panie Grzegorzu, mam wszystko, tym bardziej pozwalam panu mieć to samo. Rozumie pan? Taka jest to tajemnica tego wszystko. Kiedy jestem w miejscu, w którym jestem po prostu w pełni człowiekiem, nie przychodzi mi w tym momencie do głowy, żeby panu powiedzieć, że pan nie może tego samego. Mam ochotę nawet tą tajemnicę sprzedać za darmo. Pan, panie Grzegorzu, się Schetyno, na ciągle takie mam wrażenie, że pan nie ma jakby niczego. Ma pan kasę. Ma pan władzę? Ma pan pozwolenie na to, żeby robić na rzecz obywateli to, co pan chce? Nikt panu nie zagląda w każdy dzień, co pan robi dla mnie. A zachowuje się pan, jakby pan był niewolnikiem czegoś. Niewolnym, niesuwerennym człowiekiem, który nie wie, co ma zrobić, bo bez ludzi zabrać panu tylko ludzi. Czyli tych, którzy na pana płacą. Którzy zasilają. No bo praktycznie mówiąc, jakbym zostawiła tylko to drzewo, to ono nie stanowi lasu, prawda? Będzie to nazwane drzewem. Będą to 2 drzewa, 3 drzewa, 4. Dopiero
Ich cała masa stanowi las. Czuje się pan w nich bezpiecznie? Czuje się pan zaopiekowany? Może pan stanowić najbardziej, najstarsze drzewo, najbardziej może... Tu akurat takiego rozróżnienia nie ma. Wszystkie są iglaste, wszystkie są jakby tam, no w zasadzie nawet mniej więcej równe. Ten las najprawdopodobniej w rozmowie nie bardzo by panu pasował. Idę na kolację.